którzy 100 lat temu odparli bolszewicką nawałę, odnosząc w Bitwie Warszawskiej 1920 roku polskie zwycięstwo dla wolności Europy. Wspominając dziś w niepodległej Polsce tragiczne losy żołnierzy wyklętych, uczcimy ich niezwykłą postawę. Pozostawili następnym pokoleniom Polaków wyjątkową schedę niezłomnej wierności idei wolnej ojczyzny. Z wyrazami czasu niepodległej Rzeczypospolitej, mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem żołnierzy wyklętych ziemi ostrowskiej, aby oddać hołd żołnierzom wyklętym, bohaterom Polski walczącej i antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej okupacji i narzuconemu komunistycznemu reżimowi. Wzywam walecznych obrońców Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Wołam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich, żołnierzy Służby Zwycięstwo Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych, którzy nie ugięli się pod jarzmem okupantów. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Przywołuję bohaterów polskiego państwa podziemnego, a wśród nich generałów Leopolda Okulickiego-Niedźwiadka, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej, zamordowanego 24 grudnia 1946 roku w sowieckim więzieniu na Łubiance, i Augusta Emila Fildorfa Nila, zamordowanego 24 lutego 1953 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu i parlamentu polskiego państwa podziemnego. Zginęli śmiercią ojczyzny! Przywołuję poległych w walce żołnierzy zgrupowań i oddziałów partyzanckich, którzy stawili bohaterski opór oddziałom NKWD i komunistycznemu... Oddział, baczność! Drugi szereg! Krok w tył, marsz! Na pas! Broń! Do! Salwy honorowej! Trzyma! Ładuj! Salwam! Pal! Ładuj! Salwam! Pal! Ładuj! Salwam! Pal! Zabezpiecz! Broń! Na pas! Broń! Przez pierś! Broń! Drugi szereg! Krok na wprost! Marsz! Baczność! Spójrzcie! Kwiaty składają za garnizonu Ostromozowiecka. Składają władze samorządowe miasta Ostrów Mazowiecka na czele z zastępcą burmistrza miasta oraz przewodniczącym Rady Miasta. Okay.
Kwiaty składają przedstawiciele powiatu ostrowskiego na czele ze starostą ostrowskim oraz przewodniczącą Rady Powiatu. W imieniu ministra cyfryzacji pana Marka Zagórskiego kwiaty składa dyrektor biura poselskiego w Ostrowi Mazowieckim. Kwiaty składa kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce. Kwiaty składa wójt gminy Wąsewo. Kwiaty składają przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Mazowieckiej oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Mazowieckiej. Kwiaty składają przedstawiciele samorządu gminy Ostrów Mazowiecki. Kwiaty składają dyrektorzy i przedstawiciele miejskich jednostek oświatowych. Kwiaty składa delegacja zespołu szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Kwiaty składają przedstawiciele spółek miejskich. Kwiaty składają przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Dom Rodziców Wileckich, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowie Mazowieckiej. Kwiaty składają przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego, Oddział w Ostrowie Mazowieckiej. Składają przedstawiciele zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolnika w Ostrołęce. Kwiaty składa delegacja zespołu szkół specjalnych w Starym Lubieju. Kwiaty składają przedstawiciele Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Kwiaty składa delegacja Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Kwiaty składają przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ZUZE. Składa przedstawiciel Ostrowskiego Towarzystwa Strzeleckiego Krysia. Kwiaty składają przedstawiciele NSZZ Solidarność Oddziału Ostrów Mazowiecka. Kwiaty składa delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Kornela Babuszyńskiego w Ugniewie.